Radio Rampa, gościem Radio Rampa dzisiaj jest pan Jan Zieliński. Witam serdecznie w Nowym Jorku. Kłaniam się wszystkim, pozdrawiam. Dzień dobry, cześć. Panie Janie, dzisiaj Andrzeja, więc dzisiaj będziemy też tak dwie okazje łączyć, czyli pana występ właśnie w Nowym Jorku, ale również Andrzejki. Proszę nam powiedzieć, co słychać u Jana Zielińskiego, bo wszyscy znamy dobrze, pamiętamy grupa Bolter i witamy pana. Proszę powiedzieć, co u pana, co u Jana Zielińskiego? Może panowie są w Anglii, a jestem po prostu Janek, bardzo mi miło. Bądźmy tutaj wszyscy po imieniu, tak samo ja nie będę wyjątkiem. Wyjątek może jest to, że nagrałem pod moim nazwiskiem od paru lat występuję jakby równolegle z Bolterem. Ale Bolter jak się wykruszył, umarł śmiercią naturalną. Ja się ostałem jako zdrowy, młody, wiecznie młody człowiek. No robię własną drogę taką, no banalnie może zabrzmi, ale idę swoją. Nie zapominając o publiczności, którą sobie przez te lata z Bolterem jakby byśmy się zapoznali i wypracowali. Gram koncerty, daj mi te noce, ale nie mogę pod nazwą Bol, tylko jak Janek Zieliński, ale mówię, Bolter nie jest aż tak znany. Daj mi tę noc, jest znana. Hasło ogólne. I tak dzięki temu mogę utrzymać rodzinę. Ale nie, jednocześnie oczywiście komponuję, inwestuję. To nie jest tak, że ja tu przyjechałem zarobić. Te pieniążki też pójdą częściowo na nowe piosenki. I życzymy w takim razie rozwoju tych inwestycji. Proszę nam powiedzieć, jak wrażenia tutaj pan w Nowym Jorku, w tym miejscu konkretnie? Janku, w Klubie Europa po raz pierwszy jesteś tutaj w tym miejscu, na scenie. Tak się zdarzyło. Dzięki nowy właściciel, pan Michał Siwiec, zapraszał mnie osobiście z menadżerem, byśmy przyjechali z Polski, bo ja z Swarzędzu mieszkam. Może ktoś ze Swarzędza, to pozdrawiam. Ale tak na poważnie, tutaj mi się bardzo podoba. Zawsze do Ameryki, jak przyjeżdżam, a kilkakrotnie mi się udało przyjechać. Zawsze jest wspaniali ludzie, atmosfera, cały czas jest taki ten kocioł, ja to uwielbiam, tu coś się dzieje, tam jedziemy, tu gramy, tu coś, ja to, no zabawa, jestem taki człowiek zabawowy, no i chcę to zrobić w niebanalny sposób, żeby to nie było jakieś tam, nie będę mówił, żeby to było, bo ja mam dystans do siebie i potrafię na siebie spojrzeć z dystansem, z takim, z poczuciem humoru, robić z siebie samego jakiegoś wariata. Ja chcę być taki facet, takim wariatem. No, po prostu słyszymy, że zapowiada się dzisiaj również świetna zabawa. Panie Janie, jesteśmy przed całym zajściem tutejszym. Proszę nam powiedzieć troszkę, co będziemy dzisiaj mogli usłyszeć, do czego będzie się mogła bawić tutaj zgromadzona publiczność. No na pewno będzie ten kultowy numer. No tak, no nie da się ukryć, że oczywiście daj mi tę noc, a może dwa razy, nie wiadomo. Ale mam też takie hity, które w Polsce w telewizorze można... Ach, to była noc, Boa Boa, Więcej Słońca, Żegnaj Bye Bye. To są roczniki lat 80., 90. Powinien pamiętać taką... Te klimaty, one są, to co były podobne, najlepsze lata. Ja śpiewam do dzisiaj po całym świecie. Nikomu to nie przeszkadza, że one są stare. Jest, i tak trzymam. Około godziny mam show, ale mam też drugą odsłonę. Śpiewam standardy światowe. Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra. Ale to też w innych okolicznościach. W takim razie potwierdziło się to, co mówiliśmy. Będzie na pewno niezapomniana. No, dziękuję panu bardzo serdecznie. Jan Zieliński był gościem Radia Rampa. Bardzo proszę o pozdrowienie słuchaczy Radia Rampa właśnie od pana. Kocham was, kochani, po raz pierwszy, a to pierwszy raz jest dla mnie olbrzymie wrażenie. Jestem, cieszę się z zaproszenia na wywiad. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, dużo zdrówka. Cześć! Dziękuję bardzo serdecznie.